opuszczony dom sołtysa w niewielkiej wsi. Rozpadający się już dom napotkałem przypadkowo, jednak postanowiłem zajrzeć do niego. Minęło już około 10 lat, odkąd nie żyje sołtys, a jego dom niszczeje. Zajrzymy najpierw na jeden z obiektów, który jest na terenie tego domostwa. Tu najprawdopodobniej trzymano trzodę chlewną. Widzę, że jest tutaj zejście na dół. Zaraz zerkniemy, co się znajduje na dole. Malutka piwniczka. Myślałem, że będzie coś więcej. Widzę, że można wejść jeszcze na górę i znalazłem nawet schody, tylko są w opłakanym stanie. Niestety góra jest zbyt niebezpieczna, żeby tam zaglądać. Wejdziemy teraz tutaj do głównego budynku. Tu coś jeszcze mamy. Chyba jakaś komórka lub wychodek. Tak jest. Mamy tutaj wychodek. Przed nami jest również wielka stodoła i najprawdopodobniej garaże. My jednak się skupimy teraz na tym budynku. Za chwilkę widzimy się w środku. Wewnątrz budynku, na samym wejściu, antena siatkowa, troszkę przetworów ze śliwek i sprzęt do mielenia mięsa, jeszcze nieraz używany w niektórych domach. A co tutaj mamy? Philips. Znajduje się w środku. Jest kompletnie wyposażony. Ładowarka. Tutaj widzę gwarancję. No nieźle. Ciekawe, ile lat ma już. Jestem przekonany, że sporo. Tutaj mamy kalendarz z 2002 roku. Kuchenka gazowa nie jest podpięta pod butlę i nie widzę tutaj nigdzie butli. A tutaj co? Toaleta.
naprawdę fajny. Czas PRL-u. Tak jest. Kawał historii. W środku nadal jest wyposażenie. Kilka szklanek. Kartka świąteczna. Wejście do kuchni najprawdopodobniej. Piecyk, tak zwana koza, najprawdopodobniej ogrzewała to pomieszczenie. Jak ja ugotuję, każdemu smakuje. Chyba na produkty spożywcze. Zerkniemy zaraz. O, mamy tutaj popielniczki i kilka talerzyków. Ciekawe z jakiej firmy. Bolesławiec. Kryształowe popielniczki. A ciekawe co w szufladach. Szufladki puste. Tutaj są kieliszki i sztućce aluminiowe. Dobra. Tutaj mamy więcej talerzy. Całkiem ciekawy obraz. Pod twoją obroną uciekamy się. Zobaczcie, kolejny świetny cytat. Gdzie miłość i zgoda panuje, tam szczęście swe gniazdko buduje. Mała lodóweczka. Kilka drewnianych krzeseł. Kolejny święty obrazek. Mamy tutaj też Jana Pawła II. Różaniec. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj mamy pierwszą sypialnię. Dziwne to. Kanapa. Stara drewniana szafa. Widzę, że w środku jeszcze ubrania są. Tak jest. Na samej górze telewizory, obydwa dół i stare żelazko. Zobaczcie, kolor ścian. Widać, że używano tutaj tych starych wałków jeszcze. Zerkniemy jeszcze do innych pomieszczeń. Tutaj mamy światło dzienne. Myślę, że wystarczy.
świąteczny wystrój. Nad drzwiami dwa obrazki. Tutaj również mamy kanapę. Stulecie elektrociepłowni Zabrze. Sierpień 1997 rok. Kawał czasu. Widać, że ktoś tutaj spożywał wódkę. Łańcut. Ciekawe, czy znajdę, jaki to jest rok. 2007. Kurde, jaka ładna szafeczka. W środku widzimy tarkę. Ciekawe, czy coś mamy w szufladzie. Śrubki. W szafkach szafki puste. Telewizory kolejne. Tu widzimy firmę Unitra. Byłem przekonany, że to będzie Rubin, ale się myliłem. Dobra. Klucze najprawdopodobniej do domu. Na oknach zostały jeszcze kwiatki. Widziałem, że tutaj są jeszcze jedne drzwi. Zastanawiało mnie, gdzie prowadzą. Najprawdopodobniej na górę. Na strychu. Zastanawiam się tylko, czy jest w dość dobrym stanie, żeby po nim chodzić. Mamy tutaj szafę wypełnioną ciuchami. Z okna widać garaż. Ciekawy rowerek. Kolażówka. Jakaś duża walizka.
przestał używać te ciuchy, zapakował je do walizek i wystawił na strych. Tak jest. Wszędzie ciuchy. Tutaj kable. Tutaj również. Żelazne miski. Niegdyś w takich się kąpano. Pamiętam z dzieciństwa. Stara lampa naftowa. Świecznik. Dobra, spróbujemy wyjść jeszcze na zewnątrz i wejść do stodoły. Być może znajdziemy tam jakiś sprzęt rolniczy. Konkretna siekierka. Tutaj widzimy okno otwarte na podwórze. Najwyższy czas przejść się na zewnątrz i zobaczyć tą stodołę, jeśli będzie otwarta, i oczywiście garaż. Zamknięte, więc zerkniemy tylko jeszcze do stodoły i powoli opuścimy ten obiekt. Jesteśmy w środku. W samym wejściu widzimy jakiś sprzęt rolniczy. Tu wylana płyta. Tak jak myślałem, stodoła jest praktycznie całkowicie pusta. Nic tutaj nie znajdziemy ciekawego. Mam nadzieję, że Wam się podobał opuszczony dom sołtysa. Takich obiektów jest bardzo dużo tutaj w okolicy. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj nagram kilka ciekawych miejsc. Tutaj również pusto. Z Wami się już żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.